i teraz będzie przekazane orędzie. Nie. Tak, tutaj na środku. Ja zawsze parkuję na głównym miejscu, ponieważ uważam, że jestem najważniejszy. Proszę Państwa, orędzie rodu Duninów, bardzo ważne orędzie, ponieważ tu na ziemi ślężańskiej żyją do dzisiaj. Przekaże nam to orędzie znana większości Sobótczan. Powiem zdrobniale, bo to moja koleżanka ze szkoły, Basia Jaworska z Duninów. Dziękujemy za brawo oczywiście. Ukłonę w stronę seniora Jaworskiego. Szanowni Państwo i droga młodzieży, mając niewątpliwą przyjemność wzięcia udziału w obchodzonych uroczyście Dniach Sobótki, poproszona zostałam o zabranie głosu w imieniu Stowarzyszenia Rodu Duninów. Jest to dla mnie tym przyjemniejsze, że z jednej strony jestem mieszkanką naszego pięknego grodu, jednocześnie zaś z drugiej spadkobierczynią tradycji Piotra Głostowica, którego imię rok temu miało zaszczyt przyjąć tutejsze gimnazjum gminne. Postać Piotra Głostowica, wojewody i prawej ręki Bolesława Krzywoustego, a następnie jego najstarszego syna Władysława, jest nam doskonale znana z historii. Szczególnie istotne i wymagające podkreślenia w kontekście dzisiejszej uroczystości są jednak jego związki z ziemią dolnośląską i rola, jaką przyszło mu tu odegrać. Materialne ślady jednak, materialne ślady piętna, jakie osoba Głostowica odcisnęła swego czasu we Wrocławiu i jego okolicach, widoczne są do dzisiaj, a ich resztki odnaleźć możemy głównie w zabytkach sakralnych w stolicy regionu. Choć burzliwe dzieje tego zakątka Polski i upływ czasu zatarły pełnię ich świetności, to do dziś stanowią one najświetniejszą perłę architektury romańskiej w naszym kraju. Rola Piotra i jego najbliższej rodziny w krzewieniu i mecenacie sztuki XII-wiecznej Polski jest zresztą powszechnie znana. Dzieje Śląska przechowały do dnia dzisiejszego nie tylko materialne ślady upływ Piotra w swe naokroczenie. Źródła historyczne coraz wyraźniej oświetlają nam zadanie, jakie przyszło pełnić wojewodzie po śmierci Bolesława Krzywoustego. Postawę Włostowica, stojącego na straży przestrzegania testamentu zmarłego władcy, bodaj najlepiej charakteryzują jego własne słowa. Ściśle przestrzegać praw i całe królestwo utrzymać w zacnym pokoju. Powyższy cytat najlepiej oddaje nam postawę moralną włodarza tej ziemi sprzed 900 lat. Co więcej, są na wskroś aktualne i mogą stać się mottem dla polityków również i dziś. Stare porzekadło mówi, że historia kołem się toczy. Niech obrazowym odzwierciedleniem prawdziwości tego przysłowia będzie symboliczny powrót Piotra na przestrzeni ostatnich kilku lat na ziemię stanowiące niegdyś jego domenę. Głostowica we Wrocławiu oraz uhonorowanie jego imieniem kilku szkół w najbliższej okolicy jest w moim odczuciu świadectwem jednoznacznej oceny moralnej jego osoby i docenienia zasług, jakie oddał tej ziemi. Wyznacza ponadto kierunek, którym życzylibyśmy sobie, aby podążała nasza młodzież. Uroczystość w Sobótce jest dla mnie świętem rodzinnego miasta, jednak tych kilka słów przyszło mi tu wygłosić w wyjątkowym charakterze. W imieniu Stowarzyszenia Rodu Duninów, potomków i spadkobierców tradycji Piotra Głostowica chciałam Państwu podziękować za tak miłą naszym sercom pamięć o jego osobie. Jesteśmy wdzięczni, że po tak wielu wiekach pamięć o postaci Piotra nie tylko ponownie została przywołana do życia, ale w świadomości ogółu mieszkańców w nowej tym razem formie duch wojewody ożył i trwać będzie na jego rodzinnej ziemi. Życzę Wam wszystkim wszystkiego najlepszego. Dziękujemy ślicznie. Duże brawa. Potomkowie Piotra Głostowica z rodu Duninów żyją wśród nas. Przedstawicielka Basia Jaworska z Duninów przekazała nam to orędzie Stowarzyszenia Rodu Duninów. A teraz na scenę zapraszamy Czerwie.
chłopaków z Beskidu. Fajne się są. Wy też jesteście fajni. Słuchajcie, ale dziecka tu mamy fajne, nie? Takie przedstawienie przygotowały. O, fajne dziecko, fajne. Tak trochę początku godoci, ale okej, jest. A, no mi się. Po sporty skądże to się wyrobimy.